Urodzony w roku 1198 niedaleko Wanchesteru w Anglii, święty Ryszard, podobnie jak wielu innych świętych, okazywał skłonność do życia cnotliwego. Wolał spędzać czas na pobożnych ćwiczeniach lub nauce niż na zwykłych dla swego wieku zabawach. Wielką przyjemność sprawiało mu pomaganie innym. Udał się do Paryża, aby kontynuować studia. Wraz z dwoma wybranymi przyjaciółmi prowadził tam surowe życie. Po powrocie do Anglii uzyskał stopień magistra filozofii na Oksfordzie, po czym udał się do Bolonii, aby poświęcić się studiom z prawa kanonicznego. Kiedy święty Edmund, arcybiskup Cantembery, został wygnany do Francji, poprosił go, aby mu towarzyszył. We Francji święty Ryszard otrzymał święcenia kapłańskie. Mianowany biskupem, musiał przez dwa lata zarządzać swoją diecezją z wiejskiej parafii, gdyż król nie dopuścił go do objęcia stolicy biskupiej. Henryk III miał bowiem wcześniej upatrzonego swojego kandydata na tę diecezję. Surowa dyscyplina kościelna świętego Ryszarda i miłosierdzie dla biednych budziły podziw. Papież powierzył mu krucjatę przeciwko Saracenom. Wypełniając tę misję, nabawił się febry, która stała się przyczyną jego śmierci w roku 1253. Boże, który uczyniłeś ze świętego Ryszarda znakomity przykład miłości Bożej i Wiary, która podbija świat i dołączyłeś go do grona świętych, pasterzy, spraw, abyśmy dzięki niemu mogli umocnić się w wierze i wziąć udział w Bożej chwale. Gdzie Ty żyjesz i królujesz? Na wieki wieków. Amen.